witam się z wami wszystkimi, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Sagę i to jest chyba ostatni odcinek, który będę nagrywał dzisiaj. Więcej odcinków nagrywać dzisiaj nie będę, nie wiem, jak to będę miał czasu jutro. Bla 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 bla. Nie. Ja chcę się jakoś wycwanić bardzo mocno. Nie, to tak raczej nie bawię. W ogóle się nie bawię. Jak to z wami? No nie wygląda to za ciekawie, co? Nie, zostawcie mnie. Tutaj się schowię. Biegną do mnie, podbiegają. Reszta poszła tam w cholerę. Czyli bez jakiejś dużej ilości cięcia jakoś mi się uda pokonać, co? O właśnie. I tak jeszcze sporo przeklętych mi tam zostanie, co? Ci przeklęci to jest jakaś masakra. Patrz ile nie mają życia i w ogóle jeszcze jako obrażenia mi sadzą 600 punktów doświadczenia. A jeszcze tak nic centralnie nie mają przy sobie, co? Może tą trójkę bym zostawił na potem, żeby jakoś sobie ich tam zabić. Ale no tam 600-1800 punktów doświadczenia, to ja tak przegapić nie przegapię, naprawdę. A dobra, to załóżmy. Załóżmy tą zbroję. Tą. Niech i tak nam zostanie. Czyli amulet przeklętych, więc możemy rzucać już magię, ale w dalszym ciągu nie mamy żadnej runy stworzonej. Będę musiał potworzyć runy. Za niedługo. Albo nawet może i w kolejnych odcinkach, albo pomiędzy odcinkami, tam sobie zobaczę, jakie runy mogę porobić. No i zainwestujemy trochę w magię. No nie widzę innego sposobu. Tutaj pewnie też będzie. A, dobra, tutaj ork nie żyje. Jedno serce mam, to teraz by się przydało drugie. Ale jeszcze mogę wykonać zadania u ten. U paladynów. Znaczy, nawet nie to, że wykonać, tylko kilka zadań po prostu oddać od razu, od ręki, albo jedno nawet i wykonać. Od tak. To jest strażnik bramy. Czy ty nie byłeś przypadkiem ty? Отряды орков уничтожены. Ты, должно быть, шутишь. Как тебе удалось в одиночку справиться? Невероятно. Просто я чертовски удачлив. Это правда. Ну что ж, как я и обещал, вот твоя награда. Носи этот клинок с честью и не оскверняй его низкими поступками, иначе сам Инос накажет тебя. Я постараюсь. Ты можешь меня чему-нибудь научить? Я могу тебе научить, как правильно обращаться со щитом. Ale ja już umiem posługiwać się tarczą. Wiesz? Dobra, to jedno zadanie tutaj wykonałem. Nie spodziewałem się, że za wykonanie tego zadania będzie 3000 punktów doświadczenia. Wow, w takim tempie, jak będzie mi to wszystko leciało, to raz, dwa jeszcze wbiję z kilka poziomów. Ja починил twój arbalet. 5000? Dawaj go сюда. Tak, tak. On действительно stał jak nowy i совсем nie zajedает. Ja очень благодарен тебе. Благодарность на словах это хорошо, а в материальном виде еще лучше. Ах да, точно. Ты же у нас вольная птица и работаешь только за золото. Держи 200 монет. Это все? Я рисковал своей жизнью за 200 монет? Тебе мало? Держи еще 100 золотых. Больше у меня нет.
Я не думаю, что за обычный ремонт арбалета я должен давать тебе 1000, ведь так? А nie chcę się uczyć posługiwać kulszą, nie? Mimo wszystko. Dobra, no to kolejne dwa zadania tutaj wykonałem. O, pięknie, no to zostało nam... przeszłość Franciszy to będziemy robili. Karpolek, tajemnicza jaskinia. Okej. Ort złodziej, kamienia do nosa, wielki połów ryb, zakochany Edwin, piedestał czar smoków, mówi niewolnicy. No de facto, no nam bardzo malutko zadań zostało. Już. Wow, jest to pod wrażeniem, a który tu jest odcinek? Chyba już prawie, że do setki dobija mnie. Prawie, że do setki. To chyba będzie druga najdłuższa modyfikacja, którą nagrywałem na swoim kanale. Dobra. Chyba już wiecie, co będę chciał jeszcze zrobić w tym odcinku, nie? Pójdę w chram. Śleduj za mną. Okej, to robimy zapis i no idziemy do świątyni. Wiem, że tutaj ważne rzeczy mogą być i wolałem sobie tutaj zostawić przechadzkę w ogóle tutaj. Kiedy... O, olbrzymie szczury. To jest sporo tych olbrzymich szczurów, co? No, ale nie narzekam. Więc możecie paladyni używać swoich ten? Ale my tu kosimy. A, bo ty jesteś nieśmiertelny, dobra, to mi... To mi tutaj kość wszystko. Klucz, dużo złota, w ogóle wszystkiego. Tam niczego nie. Tam niczego nie. Dobra, przede wszystkim złoto potrzebuje sporo. Здесь никого нет. Как и в прошлый раз. Оно наверняка где-то прячется. Но вот где? Даже если это чудовище умеет проходить сквозь стены, его древние хозяева вряд ли обладали этим искусством. А это значит, что здесь должен быть тайный ход. Тайный ход? И как ты предлагаешь его найти? Мне нужно подумать. А ты прикрывай мне спину, если эта тварь вдруг выскочит. Окей, то будешь меня тут осланял, але тут я вижу мертвый паладин. О, тяжка рыба, в рыбе все сховано. Kurde, strasznie wyglądają, nie? Są zmasakrowani po prostu ci paladyni. Ale dobra, zbierajmy tutaj wszystko, co oni tutaj mają. To jest ważne, to jest naprawdę ważne. Żeby to wszystko zbierać, bo... Mimo, że złoto mamy, ale to złoto... Ja wam mówię, to złoto zniknie raz, dwa. Naprawdę, to ono zniknie raz, dwa. Naprawdę nie żałuję, że wcześniej zbierałem wszystko. Każda doperelka, którą zebrałem, może się przyczynić do czegoś większego. Posążek i telekineza. Są dwa posążki, więc mogę się domyśleć, o co chodzi. Niczego wziąć, tam niczego nie. Tam niczego nie, szkoda, że jednak kilofów nie można sprzedawać, to jest bardzo dziwne. Jeden posążek i drugi posążek. A nie, to jeszcze tutaj bardziej. I pomijając, że tutaj są jeszcze jakieś dźwignie i zastanawiam się, o co tutaj chodzi. Czyli otworzyłem dopiero jedną część, a trzeba jeszcze drugą. Łapka. Czyli to nie było to właściwe. Nie kotku, kotek mocy na komputerze. Wiedźmin czy już mini straszny będzie. I drugie się otworzyło. Pięknie. Okej. No to mnie tutaj pilnuj.
Jeżeli mi nie chcesz tutaj pomagać. Jeden cząszcz. Drugi. Trzeci, czwarty. Nie, nie jestem aż tak łapczywy na punkcie doświadczenia, ale mnie po prostu denerwują takie cząszcze. A stare monety, mięsa nawet i pozbieraj jakąś to wartość. Nawet i mam. Więc czarna ruda tutaj ukryta, bardzo fajnie. Tej czarnej rudy mamy no dość. Może powinienem zacząć jej używać po prostu. Okej, okay, robię zapis. Czytuję. Dobra, i tutaj się kolejne otworzyło. To teraz będę mógł z tobą porozmawiać, czy nie będę mógł z tobą porozmawiać? Właśnie, no nie wiem, czy się nie zbugował. To cholera się po prostu nie zawiesiła na amen. Dobra, ale wczytajmy, może się odwiesi. Nie. Ale patrzy się i po prostu wydaje siebie jakieś kurde dziwne dźwięki. Co mnie bardzo przeraża. A dlatego, bo tu jeszcze jest jeszcze jedno ten, tak? Jakiś przełącznik, czy coś? Jeszcze więcej? No chyba niekoniecznie, nie? To się nam zamknie, okej. Okay. To nie o to mi chodzi. No coś tutaj musi ewidentnie być. Ale pytanie, co to tutaj jest, to jest zupełnie inna kwestia, nie? Czy coś tutaj mi się zdawało, że tutaj coś jest? Nie ma nic. Popatrzmy telekinezą, może coś tutaj się znajduje, nie widzę, żeby coś było. No to wyjść nie mogę. Żadnego przełącznika nie widzę. Znaczy poza tym jednym. Może te światełka są jakieś kluczowe, czy coś w tym stylu. Patrzę tutaj na po bokach, czy może coś tutaj jest. No, widzę, że niekoniecznie, co? Że niekoniecznie. Dobra, sprawdzę jeszcze tą część. Ale widzę, że tutaj też raczej nic nie ma. Więc to jest takie kombinowanie, strasznie kombinowanie. Ale tutaj jest jakaś podpowiedź. Nie, pomyślałem, że jeżeli tutaj można wejść... Nie spadaj. To nie w to trzeba strzelać. Nawet mi się tak nie wydawało, że... Coś mi się wydaje, że to jest po prostu podpowiedź. Że coś tutaj się znajduje gdzieś. Wiecie co, i tak mam tych strzał masę, i tak mogę to podnosić. Nie spadaj mi stąd. Tak będę mógł to popodnosić, więc... Nie. Co nie? Będę mógł to podnosić. No niezbyt. I to jest tak, że się tutaj zapętliłem i nie wiem, o co tutaj chodzi. I w ogóle znalazłem tutaj malutki bóg.
A, taki jednorazowy bóg, nie? Tu nie ma nic. Cholera jasna, nie? Coś tutaj musi być jeszcze ewidentnie schowane. Ale to może nawet nie tam, tylko może tutaj. Nie, wątpię, żeby tutaj to było schowane też. Dobra, wiecie, co bym jeszcze zrobił w tym odcinku? Wiecie, co bym do cholery robił? Bo po Francji sobie jeszcze zobaczył, co tutaj się znajduje tam dalej. Bo to jest tak, że tutaj jestem po... Czyli trzeba iść na cmentarz. O kurde, to na cmentarzu też będzie bardzo ciężko. Księga, trzeci ten. Ale przeczytałbym w ramach rekompensaty jeszcze te księgi. Tak, właśnie, przeczytałbym jeszcze te księgi na koniec odcinka. I bym kończył odcinek. O rudach ziemskich. Nauka, rzemiosła, każdy kowalski wyrób, bądź to broń, narzędzia. Boże, nie przeczytam tego tą czcionką. Naprawdę ja tą czcionką tego nie przeczytam. Boże. Masakra. Pewnie wy przeczytacie, ale dobra. Ruda magiczna. Następny poziom. O, wpadł mi następny poziom. I to też jest właśnie taka czcionka, że jej tego nie przeczytam za cholerę. Ma 19 punktów nauki. Poziomy lecą. Wbrew pozorom mi to mocno. Dobra, wiecie co, nie będę przedłużał, po prostu zakończę ten odcinek właśnie teraz. Nie ma co tutaj gdybać, no niestety. Ja jeszcze pokombinuję poza odcinkiem, gdzie tu jest ostatni przełącznik. Zakładam, że chyba więcej tam już nie będzie i będziemy mogli od razu tam wparować z naszym... Jak się nazywasz? Gromem. Wparujemy tam z Gromem. I będzie rozpierdziel. Zobaczymy, co tam jest w środku. Więc do zobaczenia, ludzie. Trzymajcie się. Na razie.